Mamy takie zadanie. Oblicz pole powierzchni bocznej, pole powierzchni całkowitej oraz objętość podanych sześcianów. Na boku przedstawiłam sześcian. Sześcian to taka kostka do gry, czyli to jest figura, która składa się z sześciu kwadratów. Patrzcie, wszędzie są literki A. Przy każdej krawędzi jest A. A więc jeśli na moim rysunku jest podana trójeczka, oznacza to, że tu jest trójeczka i tu też jest, i tu także, i tu, i jeszcze tu. Wszędzie można sobie dopisać. Oczywiście nie trzeba tego robić. Natomiast oczywiście teraz pokazałam, że mogę w ten sposób zrobić. Mogę oczywiście wszędzie dopisać tutaj jeszcze oczywiście centymetry, bo ta jednostka jest taka sama wszędzie, czyli tu wszędzie były 3 centymetry. Tak? I teraz, od czego zaczęłabym? Ja bym zaczęła od tego, że ustalam, że bok, krawędź boczna to A 3 cm. Od tego bym zaczęła. Teraz dalej. Muszę policzyć pole powierzchni bocznej, pole powierzchni całkowitej i jeszcze objętość. No to przejdźmy do policzenia pola powierzchni bocznej, tak jak mówi nam tekst. Pole powierzchni bocznej. Ale żeby to policzyć, fajnie by było wiedzieć, co to jest. Pole powierzchni bocznej to wszystkie boki dookoła, czyli to jest ten bok, ten i ten z przodu. Czyli nie góra i nie dół, bo to są podstawy, tylko wszystko, co jest dookoła. I mamy tu wzór. 4 kwadraty, pole kwadratu, czyli 4a kwadrat. I tak zapiszę sobie wzór, bo fajnie by było, gdybyście zapisywali wzory, bo zawsze trzymamy się jednak wzoru, czyli mamy 4 pola kwadratu. A więc pole powierzchni bocznej to 4 razy a do kwadratu, czyli nasza trójeczka do kwadratu. Czyli to się równa 4 razy 3 do kwadratu to 3 razy 3, czyli 9, a więc to jest 36 i trzymamy się jednostki, to były centymetry, ale ponieważ pola liczymy w jednostce kwadratowej, to centymetry kwadratowe. Przejdźmy do pola powierzchni całkowitej. PC to pole całkowite, czyli wszystkie ściany. A wszystkie ściany to wszystkie kwadraty. Mamy 6 takich kwadratów, czyli 6 razy a kwadrat, czyli pole całkowite to 6 razy 3 do kwadratu, czyli to 6 razy 9. Oczywiście znajomość tabliczki mnożenia bardzo przydatna. 54 cm i znów kwadratowe, ponieważ jesteśmy jeszcze w polach. Przejdźmy do objętości. Objętość to popatrzcie tu na boku. A razy A razy A. Co to jest ta objętość? Objętość to jest tak, jakbyśmy chcieli wlać do takiego kartonika na przykład, czy do, nie wiem, powiedzmy pudełeczka wodę albo wsypać piasek. To jest objętość, czyli zawartość w środku to jest objętość. A wzór ma taki A razy A razy A. No to powiedzmy sobie, że 3 razy 3 razy 3, ile to jest? 3 razy 3 to 9 razy 3, 27 cm. I tu uwaga, jednostka sześcienna, ponieważ objętość liczymy w jednostce sześciennej. Wszystko jeśli chodzi o podpunkt pierwszy. Przejdźmy do podpunktu kolejnego, do podpunktu drugiego. Oddzielę tu, żeby było lepiej wiadomo, że to jest do dwójki i jedziemy z dwójeczką. Proszę bardzo. Najpierw zacznę znowu od A. A to 10 km. I tak jak wcześniej, mogę sobie to wszędzie tu dopisać, ale nie muszę. Napiszę sobie tylko teraz tyle. No i teraz pole powierzchni bocznej. Jestem za tym, żeby zawsze zapisać wzór, bo te wzory Wam się utrwalą. Im więcej razy wzór zapiszecie, tym lepiej go zapamiętacie. A to 10. Do kwadratu to można zapisać 10 razy 10. Lub po prostu tak jak było do kwadratu, ale żebyście pamiętali, jak się to wykonuje. 10 razy 10, bo tu było to do kwadratu, to jest 100. I razy 4, czyli mamy 400. I uwaga, kilometrów w potędze drugiej, bo taka jest jednostka pola. Pole całkowite to 6 razy a kwadrat. A więc pole całkowite to 6 razy, no właśnie te 10 do kwadratu, bo można taki zapis lub taki zapis. Oba są identyczne. Czyli 6 razy 100, a więc 600
kilometrów nadal kwadratowych, ponieważ mamy jednostki pola. A teraz przechodzimy do objętości i tu jest a do trzeciej, czyli objętość to 10 do potęgi trzeciej, a 10 do potęgi trzeciej to 10 razy 10 razy 10. No i takie dziesiątki, jak pomnożymy, to jest 1 razy 1 razy 1, czyli 1 i spisujemy te 3 zera, które tutaj są. Kilometrów sześciennych, tym razem już jednostka sześcienna, bo objętość liczymy w jednostce sześciennej. Oddzieliłam tu już i możemy przejść do kolejnego podpunktu i zapisać a to 2 i 1 druga metra. No i oczywiście wszędzie znowu można byłoby sobie dopisać, nie jest to konieczne. Jak Wam wygodnie, możecie podopisywać, że to jest także 2 i 1 druga metra i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy do wzorów. 4 razy a kwadrat. Pole powierzchni bocznej to 4 razy i tutaj już wpiszemy sobie, tylko najpierw zamienię na ułamek niewłaściwy, ponieważ jest mnożenie nam tutaj będzie potrzebne. Czyli 2 razy 2 to 4 plus 1 mamy 5 drugich metra. I wstawię tu 5 drugich do kwadratu. To się równa 4 razy 5 drugich i razy 5 drugich. To się równa 4 pierwsze, bo tak można zapisać, razy 5 drugich i razy 5 drugich. Jak wykonujemy? Możemy to spokojnie skrócić. Tę czwórkę skrócić z dwójką przez 2 i jeszcze z tą dwójką. A więc ta czwóreczka ładnie nam się skasuje. I tu zostawi nam jedynki, a więc na końcu otrzymamy, że pole powierzchni bocznej jest równe 5 razy 5, czyli po prostu 25, uwaga, metrów kwadratowych, ponieważ jednostka metry, a pola w jednostce kwadratowej. Jak to zrobiłam? 1 razy 5 razy 5, czyli mamy 25. 1 razy 1 razy 1 to 1, 25 pierwszych, czyli po prostu 25. Oczywiście tu można było napisać, że to jest 25 pierwszych. Dobrze, przejdźmy dalej. Pole całkowite. Pole całkowite było 6 razy a kwadrat. Również tu użyjemy zamienionej liczby 2 i 1 druga, czyli mamy 6 razy ile? No, znów 5 drugich do kwadratu. Czyli mamy 6 pierwszych, bo zawsze tak możecie zapisać liczbę całą, razy 5 drugich i razy 5 drugich. I wykonamy skracanie. Najpierw szóstkę skrócę z tą dwójką przez 2, czyli dostanę 3. I dalej skracać się już nie da, bo nie mamy czego tutaj skrócić, prawda? A więc 5 razy 5 to 25 i razy 3 to mamy 75 drugich. I teraz trzeba 75 podzielić na 2, to jest 70 na 2, 35 i jeszcze 5 na 2 to jest 2,5, łącznie mamy 37,5 i jednostka metry kwadratowe, bo pole w jednostce kwadratowej. No i objętość to jest a do trzeciej, czyli 5 drugich razy 5 drugich i razy 5 drugich. Dlaczego zamieniłam? Zamieniłam dlatego, że zawsze przy mnożeniu musimy zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy. I dlatego już tu po prostu pozamieniałam. No i teraz mnożymy. 5 razy 5 razy 5. 5 razy 5, 25 razy 5, 125. 2 razy 2 razy 2, 2 razy 2 to 4, razy 2, 8. 125 ósmych. I tu dobrze by było wyciągnąć całości. A więc to będzie, albo podzielić, no to będzie mniej więcej, nie wiem ile. Może z 10, ale jak z 10 zobaczcie, to będzie 80. No to może z 12. No to będzie 96, tak? Bo dwie ósemki. No to może po prostu spróbujmy sprawdzić, nie wiem, może z 15, z 16. No to może tak, 8 razy 15, tak? I sprawdźmy, ile to wyjdzie. Będziemy wiedzieli mniej więcej.
8 razy 5, 40, czyli tutaj 4. 8 razy 1 to 8 plus 4, 120. No to widać, że więcej nie wejdzie, czyli mamy 15 całych. Zostanie nam reszty 5 ósmych czego? Metra. Ale jakiego? Sześciennego, bo to objętość. Objętości liczymy w jednostce sześciennej, czyli musimy wpisać małą trójeczkę. To wszystko, jeśli chodzi o to zadanie. Dziękuję bardzo.